Anna z dobrego domu. Anna na wydanie. Sprawiedliwie, obraza boska. Obdarte to usmotruchane. Skandal. A z rana wyszła w nowej sukience, w nowych skarpetkach, a teraz czysta mazepa. Strzyga, proszę jaśnie pana. Oj, jak Boga, a żeby. Skandal. Ponadto to niezdrowo. Prowadzić ją tu do mnie. Już ja z nią pogadam. Pan Ado! Właśnie, panienko! Pan Ado! Hop, hop! Ty jesteś! Pan Ado! Hop, hop! Hop, hop! Do się skra! Pan Ado! Tu jej nie ma. Już uciekła. Szukaj wiatru w polu. To nie wypada! Proszę jaśnie pana, całym szkopkiem mleka chlust im prosto w oczy. Nie, to straszne, to okropne. To jakaś furia, wampir, pantera. Pantera, hetera, negiera, mesalina, kluzi. Proszę nas zostawić samych. Proszę bardzo, nie przeszkadzam. Zostań! Pani Śmietańska wyjdzie. Sługa pani ochmistrzyni. Ada! To nie wypada. Ada? Dosyć tych kpin. Rozmawiamy poważnie. Siadaj. Niegodna jestem. Siadaj! Nie tu, nie przy tatusiu, ty wstrętna dziewczyno nierzeczna. Siadaj tam z daleka. Już siedzę. Niżej. Aj, ma on krzyż pański sto dziewucho. A no wiadomo, a być to przez matki chowane. Do szkoły chodziła i na pensję, ale to nigdzie miejsca nie zagrzeje. I po prawdzie to złote serce i no ze pędzi wiatr i psotnica. A może by ją tak za mąż wydać, panie Tomasu? A kto by ją chciał, moja pani? Kuzda potwora, no idzie swego amatora. Niestety nie znalazł się jeszcze dotąd taki amator. Ale to by było jedyne wyjście, wydać się za mąż. Wyślij heroldów, jak jest w zwyczaju. Niechaj roztrąbią po całym kraju, że jest przecudna królewna do wzięcia. Król Dziewanowski poszukuje zięcia. Tylko nikt nie weźmie takiego cielęcia. Ada, dosyć tych żartów. Bierz krzesło, siadaj. Pogadamy poważnie. Ada, postanowiłem wydać cię za mąż. Mam już nawet upatrzonego kandydata. O, musi być ciekawy typ. Pewnie pogromca dzikich zwierząt. No. Wszystko ma swoje granice. Nawet moja cierpliwość. Zamiast uderzyć się w piersi... Już się uderzam. Poszalałaś, co ty wyrabiasz? Popiół na znak pokuty za grzech. Idiotka. Pierwsza idiotka w rodzinie. Ty. A ty masz szczęście, że nie jesteś chłopakiem. Uch, ja sama żałuję, albo co? Bo tak bym ci skórę wytatarował, że za ruski miesiąc siedzieć byś nie mogła. Jaśnie pan hrabia Ożelski z synem. Dobryś, także w porę. Mam prosić? Co, no oczywiście, że prosić, naturalnie, że prosić. Adula, no cóż, no moja droga, no słuchaj, no idź prędziutko, umyj się, ubierz się, zabij, bo właśnie piotka i przyjeżdża do tatania. Ani mi się śni. Córeczko, bruda się jeden, smarkulów sprętna. No przecież musisz ich poznać nareszcie, nie? Wcale nie jestem ciekawa. Serwus, babciu, baw się dobrze. Dla mnie to zadystyngowane towarzystwo. Dziękuję. Nie widziałem jej już 8 lat. A ja 12. Przed moim wyjazdem do Anglii była 6-letnim bąkiem. No, czas leci. Mam nadzieję, że wyrosła na piękną, wytworną damę. Damę.
A dama, oczywiście, całą gębą dam. Byśmy poznać twoją jedynaczkę. A rzeczywiście, naturalnie, zaraz każę ją odszukać. Prawdopodobnie maluje gdzieś w okolicy. A, to pan Adam ma także i talent malarski. O, tak, pan zawsze coś takiego zmaluje, to ja wymaluję, namaluję. Powiadam ci, kozak, te, kosak. Kosak. Tomaszu, przepraszam chwilę. Tomaszu. Przepraszam, ja byłem. Pamiętam, jaka była zwinna. Drapywała się na najwyższe drzewa. A dziś, te dziś oczywiście, żeby tego nie zrobiła. O, to wytworna panna. Co za maniery, jakie wychowanie okropne. Okropnie dystyngowane. Jak ja wam zazdroszczę tej podróży, biedę, jak ileż wspomnień, takie bęneczki, ja o bureczkach myślałem, jedyńskie bureczki, pasjami lubię, cudne pieczywo, znakomite. Ja mam masę spraw do załatwienia, a po drodze zatrzymamy się w Krakowie jakieś 2-3 dni. Babci, ja bym wolał troszeczkę dłużej, wiesz, mam tam w Krakowie przyjaciół, kolegów. Co? Karczmie? Co to, w karczmie jesteś? Ty nie wiesz, jak się melduje? Mówi się głośno i wyraźnie. Jaśnie panienka pojechała konno w sąsiedztwo. Zrozumiano? Marsz! Ja mnie was bardzo wierzę, że pespak mojej dyreszka właśnie wyjechała konno do Martwickich. A to się świetnie składa. Właśnie teraz wybieramy się do Martwickich. A wy wątpię, czy on tam jeszcze zastaniecie. No to może spotkamy gdzieś po drodze. Nie, to wykluczone. Wykluczone, bo ona jedzie takim rzemiennym dyszlem, tak od folwarku do folwarku, taki rajd, ale rajd. To szkoda, Antosiu, bo zgodnie z naszymi planami, młodzi przecież powinni się ze sobą poznać, zbliżyć się do siebie. No naturalnie, oczywiście, przecież nie możecie kupować kozy w worku, nie, kota w worku. Stop, dlaczego ja mam doskonałą myśl. Przecież wy w przyszłym tygodniu będziecie w Krakowie, nieprawda? Oczywiście. No, więc cudownie się składa. Bo w tym czasie Ada już będzie także w Krakowie na pensji. Odwiedzicie ją przejazdem, a ja przez ten czas zdążę ją przygotować do naszych planów. No to świetnie, no to się. No więc musimy pożegnać naszego przyszłego teścia. Jak to zaraz tak na sucho? Nie, moi drodzy, nie. Musimy wypić strzelinnego. No chodź, kolega. Fredziu, proszę, chodź. A temu ze śnieczy set, kiedy księżyc już zaset, ja bym ciebie zlecała, do kuracka nie spała. Na basetny gu-gu-gu, na skrzypetka, na pojazdę, będzie to pasna. Thank you.
więc jak się nazywa ten nowy nauczyciel muzyki i śpiewu? Niejaki pan bemol. Ramol? Nie, bemol, bemol, ale podobno i ramol. W sam raz dla naszego zakładu. Więc rozumiecie, w oczekiwaniu premiery mojej jestem zupełnie bez grosza głowy, prawda? No więc co było robić, prawda? I wtedy posłaniec Rzepko zapretogował mnie tym dwóm babom, bo rozumiecie, żona tego Rzepki właśnie jest kucharką w tym internacie. Rzepko bardzo go poleca. Że co? Mówię, że Rzepko bardzo go poleca. No wiesz, Szeri, Rzepko, człowiek z gminy, posłaniec. Cóż to za rekomendacja? Rzepko jest bardzo sprytny i zna się na ludziach. No, pierwszorzędnie płacą. Tylko, że baby żądają, żeby profesor był stary i brzydki. To drugie przyjdzie ci z łatwością. No, dowcipy. No dobrze, ale jak ty się zrobisz na starego? A to już Rzepko wszystko wykombinował. O, oto i mój protektor. Mistrzu, znakiem tego wszystko załatwione. Ganiamy na przeróbkę. Pogodny wieczór świętego Jana. Bawią się goście weselni. Jesteś. Kuchino. Pewnieś se popił, szatanie. Nie? Jakim prawem? Myślę, że nie widziałam, a po coś wyniósł surd z domu. Ten czarny od święta. Przydałeś na wódkę, co? Jak to mów solo, stary koń, ja po to lży. Gadaj mi zaraz, gdzie surdu? Surdu? Karierę zrobił, profesorem został. Teraz panią poproszę, proszę. Ja? Cicho, dzieci, cicho, proszę. Proszę, spokojnie, spokojnie, cicho, proszę. Czy pani w ogóle nie ma głosu? Panie profesorze, ryby i dzieci głosu. Teraz pani pozwoli, proszę. Proszę, cicho. Do, re, mi, fa, sol, la, fa, sol, la. Proszę. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Źle. Fa, sol, la, fa, sol, la. Bardzo nie lubię fasoli, panie profesorze. Cicho, cicho. Twoja kubuta, a głos mały, ale za to przykry. Wiesz, Sherry, ten nowy nauczyciel to prawdziwy skarb. Kto ma garb? Nie, on się wypił. To nic. To nawet lepiej, że taki brzydki. Mówię, że bardzo dobrze uczy. Kluczy? Nie mam kluczy. Ty je masz. Och, młodziu, pewnie zapomniał mnie w kuchni. To nie na twój rozum. Znakiem tego za głupia jesteś. No, jak ścielewałkiem bez chlebka i ty zgłupiejesz. Kumendian. O, pardon. Walkiem bez chleb, owszem, twoje prawo małżeńskie. Ale kumendian? Teatru mi nie tykaj, babo zuchwala. To świątynia Melpomeny, rozumiesz? Sam jesteś Małpomena. Myślę, że nie wiem, wczoraj wieczór znów byłeś w teatrze, co? Byłem, no, bo lubię. Znakiem tego, że teatr to moja żywiola. A wiesz, co grali? Poskromienie z Lusznicy. Oj, żeby ja to z tobą mógł zagrać. Podobno dostał świetne warunki. No tak, ale musi się wygłupiać w przebraniu starego Belza. Chociaż jeżeli premiera Fiolka chwyci, co to będzie się mógł wycofać z tej awantury. I też ci was owocary. Niech pan go patrzy. Nie mam drobnych. To pracuj, żebyś miał i żebyś mógł mi dać, rozumiesz? Co? Jak się macie, chłopaki? Kaziu, niech cię pożdzę, co radą, no. Nie pożdzę. A to bestia dopiero. Panie Miglan. Panie Miglan. O, szanowanie, proszę bardzo. Trzy kawusie i trzy koniaczki. Ja płacę. Gotówek? Przed premierą?
A może jakaś bogata ciocia, czy? Nie ciocie. Jedna głucha, druga ślepa. Proszę bardzo, proszę. Ale zaraz. To ja mam... Zasychać w laboratorium żołądkowym. Water, zupka. Pieczeń cielęca z czym? Ano parzona, salata i kartofelki. Kartofelki pomogę obierać. Saluję rączki. Czy to z przeproszeniem robota dla takiej delikatnej panienki? Nie wypada, co? A ja wolę obierać kartofle, jak grać na fortepianie. A propos, kochane rzepki, jak wam się podoba nowy nauczyciel muzyki, co? Dobrze jest mieć cnoty liczne i gotowy brud. Życie jednak skąpi, los się z nami drażni. Stąd cnotliwym brak gotówki, a forsistym cnót. Ja mam na to świetną radę, ozdwojenie jaźni. Moje pierwsze ja na organach gra. Same cnoty świętobliwa mina. Moje drugie ja, cnoty pięcia. Moje pierwsze ja, czyste jest jak łza. Nie gra w karty, nie zna smaku wina. Moje drugie pięcia, cud, cud. Ultra Marina! Tam już nie wiem, kto z mi w krę. Czy ten święto byli wymieni? Sam profesora. Serdecznie, wzięłam pana... Nic nie szkodzi, madam. Proszę pan się... Cud mi ultra Marina. Proszę. To idiota, czorta i cała powiadomie jest... Dla miejsca! I raz, dwa, trzy. Nie czeka się na pana bemola. Już mówi wielkiego komu. Nie zabiera głos w tych sprawach. Proszę pani, znikąd dla bimbusia mleka dostać nie mogę. To skandal, żeby w teatrze nie było trochę mleka dla bimbusia. Rzeczywiście. Krowy są, krowięty są, a mleka nie. Jak na reżysera to wcale niezły dowcip. Prawda, bimbuś? I raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. I raz. I raz, dwa, trzy, cztery. Silans, pan Nado. Proszę. Maestro, uwaga. Proszę, Slowfox. Niech się panie postawi. Proszę się postawić do tyłu. Linia. I raz, dwa, trzy, cztery. I raz. Tylko rytmika, plastyka i gimnastyka. To jedyny sekret piękności. Ja za młodu gimnastykowałam się namiętnie. I temu zawdzięczam swoją figurę. A tak, tak, niektóre. Niektóre. Raz, dwa, trzy, cztery i raz. Ram, tam, tam, ram, stop. Panna Zosia, proszę. Zosia, Otelio. Proszę, stanąć do środka. Ale nie za drzwiami, proszę tu na środku sali. Maestro, uwaga, proszę. I raz, dwa, trzy, cztery, i raz. Rzeczywiście, bardzo ładnie, proszę panią, kina miejsce, już. Spokój, silans, miejsce proszę zająć, już. Panno Zosiu, proszę uważać. Panna Ado, już. No 100 000 diabłów. Gdzie jest ten demon? Chcesz go posłać po mleko dla bimbusia? No. Nie proszę się nie pchać. Na kolei, spokojnie. Jest za mnie. Na kolei. Jest za mnie. Kurwi. Lele Rudzie. Jestem. Zawiszanka. Jestem. Argusińska, proszę. Nie ma mleka. Tarłowska, proszę. Tarkowiczuga. Superek, przekaz. Oho. Ja też napisałam, kochane pieniądze, przyślijcie rodzice i nic.
ktoś inny obejmie władzę nad tobą. Mam na myśli twego przyszłego męża. Cicho! Mam już takiego odważnego kandydata i znasz go bardzo dobrze. Znasz go? Ale nic nam o tym nie mówiłaś. No, wstrętna hipokrytka. No, ale sumowodają, że nie. Bujasz! No to tak. Ale nie mam pojęcia. Zresztą przeczytam wam. Znasz go bardzo dobrze, ale o tym potem. Na razie raz jeszcze przypominam, że obowiązkiem panny z dobrego domu jest dbać o formy, o zachowanie i wytworny wygląd zewnętrzny. Nie wypada, że... Uwamy, możesz dalej nie czytać. Mamy takie rzeczy na pamięć. Czy twój papa jest bardzo surowy? Ale skąd, łagodny jak baranek i kocha mnie do szaleństwa. Ale lubi gderać i sprzęgi. Rodziców trzeba sobie umieć wychować. No tak, zapewne. Ale wciąż się martwi biedny tatek. Co nie się sam? Taki jak ja, gagatek, nie lada, to kram. I po każdej nowej psocie, gdy to dręczy wyczyn mój, płaczą z nim wszystkie ciocie, i babcia, i wuj. Adam, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów paszą wylewa zimny kot. Ada, to nie wypada. Co róż wybryk maskarada. Twe skapady, kielice chwile psie. Co ty robisz? Zmiłuj się. Ojej! Masz manie niższych. Ada, to nie wypada, gdyby chował głada. Tylko by się małżeństwem ucieszyli chciał. Po tygodniu spadnie w szał. Nie ma racji biedny papa, lecz gdy mnie ogarnie bzik, trudno przepadło klapa. Nie wstrzyma mnie nikt. Nie ma rady, co ja zrobię. To wewnętrzny jakiś mózg. Różno wymyślam sobie od szczpiotu, od kłód. Ada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych co, aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, to już to wybryk maskarada. Te skapady, panie swoje sery, w tym wieku zamuszczaj. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z młodszych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie odlada. Ten kot gdzie małżeństwem uczy się i chciał. Po tygodniu pan... Nie towarzyszyć, patrz, gęba mi spuchła jak Wania Karmelit. To pech do prawdy, no. No i co robić? Przecież ja nie mogę się oświadczyć dziewczynie w twoim imieniu. Trudno ode mnie wymagać, żebym się w takim stanie przedstawiał narzeczonej. A może do jutra stęchnie? A może by ją można listownie przeprosić? No tak. Czy to takie pilne? No tak, tobie nie pilno, ale przecież ja dałem słowo Dziewanowskiemu. Zresztą dziewczyna jest uprzedzona o wizycie. No to ty idź sam, papcie, dobrze. Nie musisz zaraz ją prosić o rękę. Pogadasz z nią, zaniesiesz małej pudło czekoladek, tak, a potem mnie wszystko opowiesz. No, tak. No, wygodnie no, jesteś. No ja wiem, że ty zrobisz po funcie. Dobrze, no mój drogi, no ja cię proszę. Ale z Ireczką zrozum. Nie jestem dla pana żadną Ireczką. Jestem Ira Roleki, primadonna. Zrozumiano? No i cóż to za próba? Ci państwo wciąż się kłócą, a ja czekam. No popatrzcie go, wielki artysta. To wtedy bym ze strony dyrekcji dawać mi takiego partnera. Cicho, próba. Powtarzamy duet pierwszego aktu. Pianista przegrywa. Proszę. Nikt mnie nie rozumie, tak jak ty. Nikt mnie wziąć nie umie, tak jak ty. Tak zdumiewać, tak irytować i tak się gniewać. Stop! I tak proszę zwracać całować. Się do partnera. No do kogo pani śpiewa? Do mego najdroższego, do mego skarbulka, do bimbusia, do mojego kochanego skorbeczka. W takich warunkach nie mogę pracować. To skandal. Przerywam próbę. Żegnam państwa.
Bimbuś! Ireczko, zrozum, że... Przejmujesz się? Bo ja nie. Cicho! Panie pozwolą, Ożyński jestem. Bardzo nam miło powitać człowieka z naszej sceny. Prosimy. Pan Dziewanowski zawizował nam miłą pańską wizytę. Ale jeśli się nie mylę, pan hrabia miał przybyć z synem. Tak jest, ale widzi pani niestety mała niedyspozycja. Przeziębienie. Tak, tak, dziewczyna jak marzenie. Co? Pan hrabia wybaczy. Siostruja trochę nie dosłyszy. Wyglądasz jak cukier. Ślazowy, co? A masz tremę? Tremę przed czym? No, zawsze oświadczyny, narzeczony. Narzeczony gwizdzi, a nim się śni wychodzić za mąż. Tylko tak mówisz, ale po oczach widać, żeś podniecona. Podniecona? Przesada. Po prostu ciekawość. A ciekawość to podobno pierwszy stopień do małżeństwa. A ja wam mówię, że amator kwaśnych jablek pójdzie z kwitkiem. Tak, kurz, o, jak od bielizny. Chyba, że mi się zakochała. Krokodyle idą. Prześlicznie wyglądasz, moje dziecko. Popatrz, siostruni, co za pannica. Długa spódnica? Nie. Postaraj się, moje dziecko, zrobić na nim dodatnie wrażenie. Papa pisał, że mu na tym bardzo zależy. Prawda, siostruniu? Że co? Mówię o liście jej papy. Łapy? Pokaż. Brudne łapy. No wiecie? Przecież to stary dziad. Już ja mu obrzydzę małżeństwo. Mam myśl. Słuchajcie. A co? Witam wać pana, witam sercem całym. Bardzo mi miło panią poznać, panno Ado. I mnie także, a jakże. To dla mnie? Oczywiście i to także. Za jarzyny dziękuję. Czekoladki dawać. Co to ja chciałem powiedzieć? Nie wiem. Ojciec prosił pozdrowić pani. Mhm. A jak się pani tutaj czuje na wyjściu? Jak umarłem kadzidło. Że co? Czy ojciec pani pisał, że mamy ją odwiedzić? Kogo? No, panią. Po drodze do Wiednia zatrzymaliśmy się w Krakowie, żeby właśnie... Jechał do nieba, wstąpił do piekła, po drodze mu było. A jakże się pani podoba Kraków? A ja się panu podobam. Bo mówią, że jestem podobna do Grety Garbo, ale tylko z profilu. O. Bo on fast to jestem wykapany Douglas Fairbanks. Tylko wąsiki dorobiłam. Tak rzeczywiście, ale... Owoców pan nie przyniósł? Bardzo lubię banany. Pan nie przyniósł bananu. Bananu nie przyniósł mi pan. Pan hrabia już wychodzi. Tak jest, ja muszę i właśnie chciałem... No prawda, że to czarująca dziewczyna. Co? No, Ada. Ada. Ada czarująca. Czarująca. Prawda, ona ma w sobie coś takiego. A stanowczo i wątpię, czy to się da wyleczyć. Żegnam pani. Monsieur? Co on powiedział? Wyleczyć? Mm-hmm.
dobrze ci się śmiać. Ale ja, ma foi, ja pierwszy raz nie wiedziałem, jak się zachować. Myślę, idiotka. Kompletna idiotka. Przynajmniej ładna. Jak? Straszliwa. Karykatura. Biedny babcia. Co ja teraz powiem Dziewanowskim? No przecież to strasznie przykra historia. Za bardzo jestem szczęśliwy, żeby się z tobą teraz martwić, babciu. Jako posłuszny syn nie oponowałem, ale przyznam ci się szczerze, diablem się nie uśmiecha to małżeństwo. Uwagi więcej. Już się skupiłam, proszę, pani profesorze. Więc powtarzamy. Proszę. Oddać bliźniemu, coś winna mu dać. Cenę to jest dobrze czynić drugim. A szczęście się samo zrodzi zasługi. A widzi pani? Właściwie pani jest bardzo zdolna. O, panie psorze. Powiedziałbym nawet, że pani ma wielki talent. O, panie psorze. I dlatego panie przełożone poleciły mi zająć się panią specjalnie, poza lekcjami zbiorowymi. O, panie psorze. Ale panno Ado, jak mi pani pierwszy raz zaśpiewała, to mi naprawdę włosy na głowie stanęły. Wyobrażam sobie, panie psorze, takie długie włosy na jeża. Pracujmy dalej, tak. Zaśpiewamy sobie teraz, na przykład... Perugę se założył, okulary i takich buja, że niby stary profesor. Powiadam panom opera. Co pan mówi? Pani, a jak mi się to wydało? Co się tam było? Oprócz mnie, to nikt. Co pani o tym myśli? Pycha, klasa. Cud, miód, ultramaryna. Jeżeli cała operetka jest taka, to naprawdę gratuluję. To proszę posłuchać teraz mojego foxtrota. Tutaj jest tekst. Niech pani spróbuje zaśpiewać. Proszę. Dobrze. Uwaga. Przyjdzie taki ktoś, kozy taki ktoś, że chce kozła pięknie. I co chcesz to mów, nie chcesz to proś, ale buzi musisz dać. Cudu przecież nie ma już na świecie, przeciw szczęściu nic nie skorasz przecież. Przyjdzie taki ktoś, kozy taki ktoś i już kochasz jak na złość. Brawo, brawo! Wierzę mocno, że zdobędzie pan sukces. A co idzie zatem? Rękę i serce, mój ukochany mi ręce. Och, jakież to romantyczne. Przez miłość do sztuki i przez sztukę do miłości. Ale pan ma do dyskrecja. Grób, trup i spółka. Milczy jak niezapłacony telefon.
Ale na następnej lekcji musimy pan zagrać dalszy ciąg. Muszę znać pana operetkę od początku do końca. Murowane. No i muszę być na premierze. Na premierze? Pan Mordo, a co powiedzą krokodyle? Krokodyle zostaną wypchane trocinami i wysuwane do muzeum. Zwiatki, powiedzcie jej. Halo, niech posłaniec skoczy do kasy zamawiań i kupi lożę pierwszego piętra na dzisiejszą premierę. Już się robi, panie dziedzicy. To na jednej nodze, już. Próbam, panie hrabie. Zlepko. Pługa pana doktora. Odniesiecie tutaj ten list i powiecie, że bardzo żałuję, ale w niedzielę wyjdę tam na polowanie. Rozkaz, panie doktorze. Tylko skoczę po bileciki do teatru. Bogato, pan dziedzic, loża. Ej, forza to jednak piękna rzecz. No dajcie spokój, czy to moja wina, że ja mam bogatego papę? Wina? Przeciwnie. Zasługa. No właśnie. Grunt to mieć nosa w wyborze rodziców. Zaraz. Przecież to premiera operetki. Musowo, panie doktorze. Ajajaj, jaka szkoda. Nie będę mógł być. A mam moje oficjalne miejsce w trzecim rzędzie. Ma się zmarnować, to lepiej niech Rzepko skorzysta. O, całuję rączki panu doktorkowi. Przyda się, owszem, wszakże. To prawdziwy anioł. Słodycz, delikatność uczuć, wielki talent. Ach, zazdroszczę. Mojej miłości. Ej, nie, panem. Pani też ma wielki talent. W przeciągu paru dni opanowała pani wszystkie role w mojej operetce. Niestety, babcio nie cierpi teatru. Dlaczego? Podobno za młodu miał jakieś przeżycia sercowe. Tak, tak. Wtedy to była prawdziwa tragedia w moim życiu. Po prostu wariowałem za to aktorzycę. Pamiętam, pamiętam. Dawne czasy. Żadne perswazje nie pomagały. Ta albo żadna. A no cóż, młody człowiek był, głupi człowiek był. I co się z nią stało, nie wiesz? A wiem, ja wiem, naturalnie. Otóż, kiedy rodzina wzięła mnie pod kuratelę i z forsą było gorzej, uciekła do Wiednia z jakimś rotmistrzem od huzaru. Zniknęła jak sen, jakiś złoty. Ale pocieszyła cię jakaś inna. A bo to jedna? Chłopie, było tego na mędle, na kopy. Leciały na mnie tylko bity, nie ma pojęcia, bracie. Wyczuwali, wiesz, gotówkę. No to też. No, ale przytem byłem chłop na schwał. Wysoki, czupryna bujna, smukły, nos orli. Ale to się bardzo zmienił. No, może być. No cóż, czas leci, leci. No, ale nie mów, młode. A czy pamiętasz chociaż, jak się nazywała twoja Bogdanka? A owszem, naturalnie nazywała się... Zaraz. Jak ona się nazywała? Fatalne, okropne, leży jak na psie. Proszę to później zabrać i poprawić. Dobrze, proszę pani. Nie kopć mi tu pod nosem. To ja już pójdę, proszę pani. Całuję rączki. Odwróć się, muszę się przebrać. Ireczko, nie denerwuj się. Wszystko będzie cud, miód, ultramaryna. Wiesz, że mógłbyś zmienić repertuar. Twoje wyrażonka doprowadzają mnie do rozpaczy. Ireczko, ja chciałam tylko powiedzieć, że wszystko będzie super, hyper, nader. Czy ty wiesz o tym, że prawie wszystkie bilety są wyprzedane? Prawie wszystkie bilety wyprzedane. Będzie miał kto gwizdać. Dlaczego tak czarno? A dlaczego tak różowo? Moje psy, kochane. Mój bimbo śliczny, Ireczko, piękny, a ja ci mówię, bardzo. Że będzie powodzenie. Ja mam nos. Tak, co jak co, ale nos to masz. Poważny nos. A zobacz, Irusia, że tak się do tego noseczka przyzwyczai, że żyć bez niego nie będzie mogła. Nie przeszkadzaj mi. Nie widzisz, że się uczę roli? Siadaj. Mój bimbuś musi być garb najdroższy. Osioł, dureń, idiota. Chyba takim idiotą nie jest. Przecież ona go maltretuje. Panie chłobro, robi co mu może. Siódme poty na niego biją. A panie, z kobietami to jest tak jak z cebulą, proszę pana. Człowiek płacze, panie
pogardza, ale lubi i źle. Ale co on w niej widzi? Stare pudło, a przy tym zła jak osa. O, osa? To żmija, panie. Wiedźma zły. Zły. Chyba zła. Zły. Zły z tej góry. No. Giera zapowiada się wspaniale. Nie przeżyłabym tego, żeby nie być na premierze. Muszę. No tak, ale na widowni mogą panią poznać. Chyba za kulisami. Wicha, cud, miód, parafina. Ultramaryna, właśnie, pan ultramaryna. Ale jak się wydostać z tego ansztaltu? Wieczorem nie puszczą. Sami się puścimy, panienko. Znakiem tego ja wszystko wyszpekuluję galantę. Rzepko wyszpekuluje, ale ja. To już moja w tym głowa. Bo u rzepki tu soklepki. Zrobimy tak. Halo? Czy to pensjonat hrabianek Spitzbergfutter? Tu mówi portier z Grand Hotelu. Pan Dziewanowski z Dziewanowa przyjechał i prosi, żeby córka przyszła wieczór do hotelu. Bo jest niezdrów, wieczorem nie wyjdzie. Jaśnie, panienka zostaje tu cały wieczór. Pan dziedzic prosił, żeby jaśnie panienkę ktoś odprowadził. Tak. Dziękuję. Więc tak, moje dziecko. Rzepko cię odprowadzi, a koło 10 przyjdzie po ciebie. Ale to nic poważnego, babcię, proszę pani. Miejmy nadzieję. Pewnie przeziębienie. Posiedzisz przy ojczulku kilka godzin, zjesz z nim kolację i wrócisz. Tak jest, madam. Ale sprawuj się dobrze, moje dziecko. Nie denerwuj ojczulka. Och, będę przy nim siedziała cichutko jak myszka. Niepraktyczna jest taka sztywna koszula. A? Dłużej jak miesiąc nie da się nosić. Jakoś nóżki, baranie. To jednak trudna sztuka jest być sznytowcem. Pomyślcie, pomyli się facet, weźmie do fraka żółte buty i gotów. Kariera skończona. Albo spróbuj biały krawat do smokinga. Umarł w butach. Słuchajcie, jak się taki gips wiąże, co? Pojęcia nie mam. Nie umiem nawet związać końca z końcem. Słuchajcie, chłopcy, wy to gadu, na to najwyższy czas się pójść przebrać. Przebrać? No. Kto? Wy. My? Co? Kto? No jakieś wieczorowe... Czego życzycie, zwierzaki? No przecież trudno w takich strojach iść na premierę. Rozumiem. Wobec tego stawiam wam do dyspozycji całą moją garderobę. Macie tam frak, smoking, czarną marynarkę i żakiet. Kurwy, smoki pod Ale musisz nam opowiedzieć wszystko jak było. Nie zapomnij szczegółów. Dobrze, opowiem wam wszystko. Tylko wróć na... Panienko. Tatuś czeka. Dobrze, już idę. Cud, miód, ultramaryna. Wszystko będzie świetnie, tylko ta trema. Głupstwo, panie Grunt, że wszystkie bilety wyprzedane. Pan to się chyba pewnie w Pepku rodzi. Nie, w Płocku, panie dyrektorze. Zresztą, do pana miejsca przyznaje jakaś panienka. A mnie, panie? Tak. Nie pan prosi, tak, panienka. Pierwsze jaskółki powodzenia, panie. Teraz się robi rozlacznie, panie. Wie pan, dziewczynki, wielbiciele, panie. Zazdroszczę pan. Ale nie ma pan dyrektor czego zazdrościć, to moja uczennica, tak, panie dyrektor. Tak, wyobrażam sobie, czego bym pan uczył. Ale w każdym bądź razie nie przeszkadza. Jestem profesor Krucz. Tymczasem stanie pani tu za kulisami, a później postaram się panią gdzieś wygodniej umieścić. Dobrze? Panie Beno! Przepraszam. Pani z redakcji? Nie. Tak, z pracy. O, przepraszam. Ziuziółkowski! Ziuziółkowski, prędzej! Przecięcie na zamek pierwszego aktu opuścić! Jeszcze jej nie ma? Ludzie, przecież to będzie skandal. Co prawda wchodzi dopiero w końcu pierwszego aktu, ale zacząć
Ale panie Roletti potrzebuje z pół godziny na samą charakteryzację. Panie Figuła, niech pan dzwoni do pani Roletti do domu. No i co pan na to? Ludzie dystyngowani nie śmieją się tak głupio. Ludzie, miejcie litość. Nie rozumiem doprawdy, co się stało. Po prostu nieprawdopodobna historia jakaś. No, telefonowałem do panny Loretti. Nie ma, wyszła, nie ma. Kurzyć. To pewnie on. Nie ma go! Zginął! Mój skarb najprostszy! On jeden mnie kochał! On jeden był mi wierny! Nic mi nie pomoże! Nie ma go! Pani Figuła, leć pan na widownię, tam pod dyżurnego doktora. Trzeci rząd, 12 krzesła. Tak, podoktora, lekko. Trzeci rząd, 12 krzesła. Przepraszam, pan doktor pozwoli mi. Właśnie pan doktor pozwoli. Nie, nasza prymadonna nagle zasłabła i nie możemy zacząć. To nic, ja poczekam. Ale kiedy pan doktor jest proszony za kulisy, no. Kiedy faktycznie nie. Kiedy, panie doktorze, szybko, no. Rzepko, nie szybko. Wszystko jedno, przecież pan jest dyżurnym lekarzem, no. No, naturalnie. Co? Proszę, pan doktor. Czy wszyscy mają wyjść, panie doktorze? Musowo. To proszę państwa, wychodzić. Wyłazić. Proszę bardzo, prędzej. Wyłazić. Że pan, jak panu mówią, wyłaź. Że to? Fryderyk puls nie funkcjonuje. Znaczy się, mam przed sobą ukochane zwłoki. Przepraszam, to cybulia mi nawalia. Zapomniałem nakręcić. Poproszę panią się o porcję ozorka. Idzie, obleć. To co paniusi dokucza? O, ja nieszczęśliwa. Porzucił mnie, uciekł, a ja go tak kochałam. Znakiem tego ukochany paniusie puścił w saksofon. Detal, znajdzie sobie pani innego. O nie, innego nie znajdzie. Pan nie ma pojęcia, jaki on był piękny. Jaki rasowy. Uszy długie. Faktycznie rzecz gustu. Nosik czarny. No, to już powiem niekoniecznie. Nie rozstawaliśmy się z nim nigdy. Sypiał zwykle w nocy w nogach mego łóżka, zwinięty w kłębuszczek. Dziwny facet. Papa, idiot. Przepraszam pana. I trzeba na piśmie zawiadomić publiczność po tym, że nie się spóźni. Z powodu wyszło i tam dali. Liwa, mój bimbuś, mój cuduś, mój skarb najdroższy. Bimbuś? To chyba nie tutejszy. Pek
kitaje? Wstyd, Aniusiu. Z poganym żółtkiem się zadawa. Jak pan śmie? Bójda, Paniusiu. Poszedł na zbity lep, to i lepiej. Niech go zła krew zaleje. Bezczelność! Masz zemgliala. Tak, a to kto zaanonsuje? No, bo ja wiem, kto pani, no pan. Ja za nim. Ale co, pana już, ale już nie ma pana. Ja nie ma pana już. Dziękuję. Publiczna szanowność. Też. Czas szanowna. Publiko. Tak, publiko. Dyrekcja nagle nie zamogła. Z powodu. Za nie mogła. Wobec tego, że o opóźnieniu nastąpi przedstawieniu ulegnie przedawnieniu. Wobec tego uprzejmie prosimy publiczną szanowność o cierpliwą szanowność o publikę. No co, lepiej? Lepiej. Lepiej ją odwieźć do domu. No a co doktor znalazł? No, różne rzeczy. Więc grać nie może. Chyba na loterii. No ale co jej jest? Facetu z kamfora, gwiazdula kaputa. Zapalenie kiszki sercowej. Zapalenie kiszki sercowej. Aha. No ja mam taki pech. Co no, robić? Co robić? Co robić? No bo ja wiem, no niech pan zarządzi, żeby ją odwieźć do domu. No. Takie nieszczęście! Dyrektorze, odwołujemy. Ale zaczekaj pan, panie, zatrzymamy się chwilę, no może znajdzie się jakieś wyjście, panie. No publiczność tupie. Aj, tupie, tupie. Panie, zgarść pan papierosa, bo będzie fajer. Będzie fajer. Pan Nadi, co pani robi w tym przebraniu? Usprawiedliwiam swoją obecność za kulisami. Ale pan jest widoś, profesorku, co? Taki pech, co? Pan Nadu. Ja mam świetny pomysł, genialna myśl. Cud, mój, ultramaryna. Pan Nado, to jedyny ratunek. Błagam panią, będzie wszystko świetnie. Cud, miód, ultramaryna. Gramy. Pan Rybicki zanonsuje, że za 10 minut zacznie się spektakl. Spokój. Zagra pan na X. Tak, proszę zaanonsować. Proszę zaanonsować, zagra pan. Stop! Albo proszę nic nie ogłaszać. Nie da się. Co? Posłuchaj ty. Zaraz. Jakaś blondynka oszukuje większe towarzystwo wieczorową porą. No. Cóż to może znaczyć? Czy ja wiem? Ja. Proszę. Wygląda pani czarująco, no. Ale żeby tylko tak reszta wypadła. Ma pani tremę? Nie. Tylko mnie trochę trzęsie. Pana X na scenę. Oj, boję się. Iść, czy nie? Już piąta dobiega. Tik-tak, tik-tak,
jak wlepie się zegarach grze i można raz naprzód krąć przeklęty czas. Iść czy nie, przyjść miała przed czwartą, tik-tak, tik-tak, już czekać nie warto, a jednak trudno iść, gdy to ty masz przyjść tu dziś. Nikt mnie nie rozumie tak jak ty. Nikt nie patrzy na mnie tak jak ty. Nawet kiedy kłamiesz, wierzę ci, twoje oczy świat mi zmieniły. Nikt mi nie jest miły tak jak ty. Bardzo się podciągnęła ta roleta. Widocznie urlop spędziła u Sztajnach. Ależ ona wygląda jak podlotek. Cicho, bądźcie kadury, przecież ta mała jest zachwycająca. Panno Ado, wzruszenie odbiera mi głos, a powodzenie rozum. Panno Ado, krótko mówiąc, buzi. Przepraszam pana, czy to jest garderoba primadonny? Tak, jest. Tak, tam jeszcze papa panów tylko brakowało. Nie no, my byśmy tylko pragnęli złożyć hołd. A panie, tam już jest tyle hołdu, że już się nie więcej nie zmieści. Wręczymy tylko ten kalafiorek. Wykluczone, papanie. A artystka się przebiera. Ja to wobec wszystkich nie. Chodźcie, chłopaki. Co? Proszę nas musić i wykluczone, co? Panowie, bo bądźcie panami. Ale powoźny. Powoźny, dyżurny. Co jest? Ja to bardzo przepraszam. To my sobie idziemy, ale my tak łatwo nie damy za wygrane. Dobry pan. A, proszę bardzo. Ja nie mogę. Ja nie chcę. Proszę zatrzymać auto. Proszę mnie puścić. Nie, błagam panią. Na godzinę, na pół godzinki potańczymy. Zabawimy się. Będzie pyszna zabawa. Ale sami swój. Nie sądzi pani, chyba że jesteśmy bandyci. Chociaż może wyglądamy na takowy. Ja nie mogę, ja muszę być w domu. Ale nie będzie pani w domu, odwieziemy panią za godzinę, słowo. Jak można kogoś tak siłą zmuszać? A co sobie pomyślą moje opiekunowie? Na pewno nic złego. Niesłychane, żeby kogoś siłą tak porywać. A dokąd mnie panowie wiozą? Na bal młodej sztuki. Na Parnas podwawelski. O! No,
powiedz pan, panie Rzepko, co teraz będzie? Teraz? No, tak, teraz. No chyba znowu piwko. Ładnego piwka już żeśmy sobie naważyli. Znakiem tego hrabinie wyrzucą pana na zbity pysk. A ja, panie, gwizdę na hrabinie i na posadę i na zbity pysk. Tylko co z tą dziewczyną, rozumie pan? Dokąd to nie uwieźli, panie? Panie! Ustawi się! Stary! Królowa idzie! Królowa! Orszak w królowej balu! Narodzie cygański! Na cześć naszej królowej! Może to znowu kindapery? Co? No te amerykańskie bandziory, co to dzieci wykradają. To pan bzdury plecie, panie, mnie głowa puchnie, a pan bandziory jakie. Mnie dopiero łeb spuchnie, jak wrócę do domu. Znakiem tego, że moja stara przemówi mi do rozumu szczotką albo walkiem. Tam gdzieś szczotka. Sześć buteleczek czystych wyborowych, kochany. Sześć buteleczek. Panie mistrzu, to te? Rachuneczek wynosi 78 zł. Tak, gdzie on? Krupnicza 26, szóste piętro, pracownia malarska. Tam właśnie odbywa się nasz bal. Słyszy pan? Znakiem tego tam ją zawieźli. Ale, byłbym zapomniał. Może by pan mógł wypożyczyć nam ze dwóch kelnerów, bo usługa na naszym balu szwankuje. Słyszał pan? Dostaną suty na piwek. Mamy fundatora z grubą forsową. Moje uszanowanie, polecam się łaskawie pamięci. Mam genialny pomysł. No. Panie Rzepko, zna pan tego gospodarza? Musowo! Przecież to mój kum! To świetny cud, miód, ultramaryna. Cisza! 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 Narodzie cygański mak! Gdzie jest nasz trubadur? Gdzie jest paletko? Cisza! Narodzie cygański! Cisza! Na cześć naszej królowej balu piosenka! Silencium! Commilitones et virgines! Zaczynamy! Nie sądź, malując jak kosak, jak prycz, żeś poznał już sztukę prawdziwą. Bo sztuka to znaczy wziąć forsę za kicz, przyjść do nas i przepić grosiwo. Hokej się ceni, karaoke się ceni, a sztuka biedaczka ma schodzić na psy. Płótno przed nami i płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Płótno przed nami, płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Był malarz i gąska, uwiecznić ją chciał, a rzeźbił jak mistrz Leonardo. Trzy dni ją uwieczniał, na czwarty wpatrzał i wrąbał motylkę z musztardą. Klimat się zmieni i ustrój się zmieni, a bieda z malarzem wciąż będą na ty. Płótno przed nami i płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Płótno przed nami, płótno w kieszeni, koło wesoło. Cześć królowej, trzykrotne wiwat! Niech żyje nasz amfitrion! My chcemy wina! My chcemy wina! My chcemy wina! Wina, Rusia, wino! Да, 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 да,
Dziękuję. Proszę. Braku laku, wypijmy tym marnym trunkiem za szczęśliwą chwilę naszego poznania. Porwania. O, musi mi pani wybaczyć ten brutalny wybryk, ale no nie było innego sposobu. Nie dość było panu podziwiać mnie w teatrze. O nie, musimy osobiście wyrazić mój zachwyt, jestem pani orowany. Pierwszy raz w życiu muszę pani powiedzieć, przysięgam, jestem... Ale wie pan, wygląda na dżentelmena. Dziś każdy latek wygląda na dżentelmena. A kto go wie? Może to handlarz żywiołowym towarem? Trzeba uważać, jak tylko ferajna zaleje się na amen, wyprowadzić stąd panienkę i chodu. Ale pani, kiedy oni się zaleją, oni mają takie mocne głowy. To będziemy ich zaliwać w kratkę. Raz piwo, raz wódka i co i raz podawać. Dziękuję. Ślimak darmo, boli garlo, to może byśmy je przepłukali. Racja, racja. Widzicie, co powiedział Sokrates? No. Jeśli ci wódka przeszkadza, racji, to przestań pracować. No, ale jak to potrwa dłużej, to jestem ugotowany w czasie merdotem. Albo co? No, bo obiecałem moi stary, że wrócę do domu przed 12 w nocy. Zamknąć serce przed miłością i uczynić się najsilniejszą z twierd. Taką noc ktoś jakby więzy rozciął, miłość sama wkrada się do serc. Nie kochać w taką noc, dobrze, dobrze. Gdy sercu serca brak i serca brak, bez tego pustyć piękno ma śmierć, ma śmierć. I wino traci smak, traci smak. Nie kochać w taką noc, dobrze, dobrze. Gdy tęsknią serca dwa, serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Dzień cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie słowo nam w tę dziwną, pijaną noc. Tę dziwną noc. Nie kochać taką noc, dobrze, dobrze. Kochajmy póki czas, póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl, niech porwie dziś i nas. Nie kochać taką noc, dobrze, dobrze. Gdy sercu serca brak, gdy serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmierć, ma śmierć. I wino traci smak, traci smak. Nie kochać taką noc, dobrze, dobrze. Gdy tęsknią serca dwa, tak serca dwa. Gdy ktoś miłości pan, jak ty. Ktoś twoje śni jak ja. Przy dzień, czy wiek,
Wszystko, a teraz spać, spać, spać. Widzisz, Teofilciu, znakiem tego punktualnie 12. Ja ci dam 12. Ja ci pokukam. Kochać taką noc, to że gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać taką noc, to że gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie sobą nam tę dziwną pijaną noc. Proszę. Depesza dla pana Krabiego. Dziękuję. Całuję rączki. To hultaj chłopak. Chociaż kto z nas za młodu był lepszy, a? Każdy w życiu robi głupstwo. Tomasz, Tomasz, pakować walizy, jedziemy do Krakowa. Tobie mam do zawdzięczenia ten skandal. Mnie i Bimbusiowi. Nie mieszaj Bimbusia do twych niecnych intryg. Te zachwyty nad jakąś panną X to twoja robota. Tak, tak, ale... I w ogóle, żeby jakaś krowięta ośmielała się mnie zastępować. Przecież ja jej zawdzięczam cały sukces, a zresztą możesz dziś, jutro wrócić do tytułu i grać swoją rolę. Ani mi się śni i w ogóle wybij sobie nasze małżeństwo z głowy. Ja już je sobie sam wybiłem. Co? Tak. A co, miałam czekać, aż ty mnie wybijesz razem zębami? I w ogóle nie mam zamiaru? Wierzbisz? Czuję się doskonale. W drodze tak łatwo się przeziębić. Płaszcz? No chodźmy, siostruni. Monsieur,
Nie. Madame? Siadaj. Babciu, co znaczy ten nagły przyjazd? Moje dziecko, no jakby ci to wytłumaczyć? Otóż wyobraź sobie, że dostałem depeszę od Orzelskiego z Wiednia. Otóż jego syn Pretty, ten, który, którego, za którego miałaś tego, no właśnie to on, nie ten, nie tego. No, krótko mówiąc, zakochał się w jakiejś aktoreczce z operetki. Pretty? Orzelski? Orzelski. Panie mistrzu, raz się udało. Ale żeby znakiem tego znowu? Przypuszczam, że wątpię. No, trzeba ratować sytuację. Pani Roletti ani dziś, ani jutro grać nie będzie. Nie, panie Fredziu, tak nie można. Nie. I pan był kiedyś młody, panie Antoni? Tak to był, panie. Bylem jestem. A, to, tak, naturalnie. No ile wiem, pan też się kochał w aktorce. Nie, pan. Właściwie to ona we mnie się kochała. Szalała, panie. Wariowała. A, panie, śliczny chłopak. O, panie, co za chłopak. Malowanie. Ja bym powiedział, że dziś też. No, zawsze nie to. Aha, nie. Jestem przekonany, gdyby pan zobaczył teraz tą moją małą, to pan by od razu zrozumiał to moje nagłe zakochanie. Pan taki... Koneser, taki znawca kobiet. No oczywiście, coś niecoś, to się tam człowiek na tych sprawach rozumie. No, ładne coś niecoś. No to warto by ją zobaczyć, pani. No to świetnie, wobec tego zapraszam pana dzisiaj do teatru. Zaraz poślę po bilety. Do teatru? Panie, a nie lepiej od razu odwiedzić ją w domu, co? A gdzie ona mieszka? Ba, kiedy nikt tego nie wie. To bardzo tajemnicza osoba. No bo czy Roletti będzie mogła dzisiaj wystąpić, więc na wszelki wypadek muszę być w teatrze. No wiesz, Ada? Wiem, to nie wypada, ale kto powiedział A, musi powiedzieć B. A jeśli krokodyle zwłuchają? No liczę na was i na waszą dyskrecję. Aha, to wszystko jest takie zajmujące, takie chwałpieczne. Jak powieść? Wyszedł razem z panem Dziewanowskim? Tak jest, proszę pana hrabiego. Pani mówili, kiedy wrócą? Nie, proszę pana hrabiego. Tylko młody pan hrabia posyłał na dziś po bilety do teatru. Pan szanowny, do kogo? Ja tu właściwie, wie pan, za tego, za jedną młodą damą. Młoda dama? Nazwisko? A babcie, żebym to ja wiedział. Nie wiem, młoda, zgrabna, nóżki śliczne. Ładna, zgrabna, panie, tu jest ta. Tu takich nie ma, panie, omyłka. No, a jednakże jest. Nie, panie, za kulisy o obcym wstęp z broni. Ale może by jednakże w drodze wyjątku, panie dyrektorze, panie reżyserze. No, dyrektorem, ani reżyserem jeszcze nie jestem. Na razie zastępuję
dyrektor. A zastępuje w tak młodym wieku? Brawo, brawo, brawo. Dziękuję panu. No, można zostać. Trudno, niech pan zostać. Ale jak się pana będą pytali, to pan powie, że pan jest z prasy. A panie, tym z prasy to wszystko wolno. Dziękuję, panie. Dziękuję. No i co? Dziś roleki nie gra. Oplakuje bimbusia. No dla niej to straszny cios, panie dyrektorze. A gdyby tak pan zginął, co? Ja? Prędzej by się pocieszyła. Zresztą, gdzie ja do bimbusia, panie dyrektorze? No tak, jest dyrektor, szczeka i taki gryzie, a skoja. No tak, więc dzisiaj gra nasza zastępczyni. Tak, już nawet jest w garderobie. Garderobie? Aha! Pan, panie. Przepraszam pana. Pan do kogo? Ja jestem z prasy. Z prasy? A ty jaki? Z hydraulicznej. Boleści, żeby zobaczyć, co by ten kryminał. Więc od jutra obejmuje pani rolę. Wykluczony. Po tym przejściu? Trudno. Ale ta mala zdaje się robi to wspaniale. Tak, tak. I rytować. I zawsze rytować. I tak całować. Nikt nie patrzy na mnie, tak jak ty. Nawet kiedy kłamie. Chodźmy. Ciu, ty tutaj? Cicho, ja jestem z prasy. Bartosz, z prasy? Jak na taką dyrektankę. Pójdę i powinszuję tej bezczelnej osóbce, a od jutra gram. Ada? Antoś, mam cię nareszcie! Ruletka! Brawo! Cała rodzinka w komplecie! Cud, miód, ultramaryna! Babciu, to nie wypada! Czy korzystając z sytuacji, mogę prosić o rękę pańskiej córki? Ale nawet musisz, a ja muszę się zgodzić. O wodzie, jak jestem wzruszona! Ta scena rodzinna! Gdyby mój bimbuś mógł doczekać tej chwili! Znakiem tego znalazłem. Mój bimbuś, moje skarby najdroższe. Mój następca. Mnie także nazywała bimbusia. Poczciwcze, przyjmij to w darze ode mnie. No dobra, dobra. A to ode mnie. Bardzo mi miło panią poznać. Panno Ado. I mnie także, a jakże. To dla mnie? Oczywiście i to także. Zajarzyli, dziękuję. Czekoladki dawać. Całym szkopkiem mleka chlust im prosto
wódki. Nie, to straszne, to okropne. To jakaś furia, wampir, pantera. Pantera, hetera, megiera, mesalina, kludzi. Proszę nas zostawić samych. Proszę bardzo, nie przeszkadzam. Nie kochać tak o noc, dobrze. Dobrze. Kochajmy póki czas. Póki czas. Niech miłość wejdzie krew i myśl. Niech porwie dziś